Garrett, już 3 razy biegałeś do domu. Ty naprawdę chcesz jeść surowe warzywa? Nie mogę przestać. Uwielbiam je. Ale one mnie nie. Zupełnie jak Emmy Resnick. I Gina Katando. I Paula Mendel. I... Wynozuj, Dilia. Wiem, że miałam nieudane randki. Miranda Fernwood. Dziewczyny, już niedługo zostaniecie miliarderkami dzięki naszej genialnej inwestycji. Założę się, że barakudy wyłożą nam sporą kasę. Nie chwal dnia przed zachodem słońca. Mamy jeszcze sporo pracy. Lepiej nie bujaj w obłokach. O, bujanie w obłokach. Zrobię podniebną huśtawkę i pokażę barakudom. Wyobraźcie sobie, będzie podpięta do wielkiego balonu z restauracją, gdzie będą podawać przepyszne placki pod chmurką. Nazwiemy ją... Bujanie w obłokach? Myślałem o gastrohuśtawce, ale to też jest niezłe. Hej, panowie, skupcie się. Musimy zrobić prezentację. Najważniejsze, żebyśmy... O, nie miałam pojęcia, że tu siedzicie i robicie nie wiem co i po co. Mamy spotkanie biznesowe. A, to sorki, że przeszkadzam, ale jeśli mogę wam jakoś pomóc, to będę przeszczęśliwa. Dzięki, Lind. Okej. Powinniśmy opowiedzieć o samym pomyśle. Jeśli mogę jakkolwiek wam pomóc, to może być drobnostka. Walcie prosto z mostu. Okidoki. Tak jak mówiłem, powinniśmy to zrobić, tak żeby... Mogłabym na przykład pomóc wam napisać profesjonalny biznesplan albo wymyślić chwytliwe hasło. Mogę też ułożyć jingle. Będę na górze. Widzieliście, jak bardzo chce się wkręcić? No pewnie. Wspaniale. Patrzcie. Hej, Lindy. Tak sobie myślę. Tak? Słucham? W sumie to mogłabyś nam pomóc. O, super. W jaki sposób? Zrobisz nam mrożonej herbaty? A, no pewnie. Nie uważasz, że teraz ją trochę dobiłeś? Żartujesz? Bliźniacy. Tak wyrażają miłość. Widać, że bardzo jej zależy. To ją zżera od środka. Ostatnio dobrze wiem, jakie to uczucie. Powinna była o tym pomyśleć, zanim pojechała po moim pomyśle. Wtedy jeszcze uważała, że jak zwykle twój pomysł skończy się totalną klapą i upokorzeniem. Odpuść jej, popełniła błąd. Przecież znasz Lindy. Macie rację. Lindy, zachowałem się wobec ciebie nie w porządku. W ogóle tego wszystkiego nie przemyślałem. Tak? Bo chciałem lemoniadę.